Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Partnerem kanału jest Flying Atom Gold, który oferuje złoto i srebro inwestycyjne w postaci sztabek i monet. Transakcji możesz dokonać online lub w jednym z 20 stacjonarnych oddziałów firmy. Na hasło deflacja otrzymacie 75% zniżki na srebrne monety bulionowe. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam informację na temat drogowych odcinków lotniskowych. Film został podzielony na dwie części. W pierwszej omówię ogólne informacje o tego typu obiektach, natomiast w drugiej części przedstawię relację z dnia otwartego dla mediów, które odbyło się 29 września na drogowym odcinku lotniskowym w Wielbarku. Drogowy odcinek lotniskowy jest to odcinek drogi publicznej, przystosowany do startów i lądowań samolotów wojskowych. Obiekty takie zazwyczaj zlokalizowane są w lesie, nie posiadają żadnych budynków ani wieży kontroli. Jadąc autem po drodze nie da się takiego obiektu nie zauważyć, ponieważ droga poszerza się nagle ponad dwukrotnie. Długość drogowych odcinków lotniskowych jest różna, ale przeważnie mają od 2 do ponad 3 km długości. Szerokość też jest różna i waha się średnio pomiędzy 20 a 36 metrów. Na obu końcach drogi startowej, przeważnie po przeciwległych stronach, znajdują się poszerzenia. Są to miejsca postoju samolotów, zwane stojankami, na których w sytuacjach awaryjnych można prowadzić obsługę samolotów, np. tankowanie. Drogowe odcinki lotniskowe są obecnie rzadko wykorzystywane przez samoloty. Obiekty takie są często zlokalizowane na drogach o mniejszym znaczeniu, a co za tym idzie, remontowane są bardzo rzadko. Lądowanie na zniszczonej nawierzchni obarczone jest ogromnym ryzykiem, dlatego zdecydowana większość drogowych odcinków lotniskowych nie nadaje się do wykorzystywania przez samoloty. Na wielu odcinkach zarządcy drogi zdecydowali się wprowadzić modyfikacje, które w praktyce zlikwidowały cechy drogowych odcinków lotniskowych. Tak jest na przykład na drodze krajowej nr 56 koło Koronowa w województwie kujawsko-pomorskim. Szeroki pas został zaorany i drogowy odcinek lotniskowy właściwie przestał istnieć. Ogromne place manewrowe dla samolotów zlokalizowane na końcach odcinków zamykane są barierami, szerokie pobocza bywają frezowane lub oddzielane krawężnikami. Wciąż jednak są w Polsce miejsca, które mogą być w razie awarii wykorzystywane jako lądowiska. W sieci jest mnóstwo informacji na temat drogowych odcinków lotniskowych w Polsce. Wstawiam mapkę z informacjami, gdzie znajdują się takie miejsca, natomiast które są czynne, a które nie, tego nie wiem. Różne źródła podają sprzeczne informacje, więc nie chcę nikogo wprowadzać w błąd. Na pewno czynnym miejscem jest drogowy odcinek lotniskowy w Wielbarku w ciągu drogi wojewódzkiej 604 z Niedzicy do Wielbarka, na którym kilka dni temu organizowany był pokaz dla mediów. Jeżdżąc dużo po Polsce, odwiedziłem sporo takich miejsc. Jedno z nich jest w ciągu Berlinki koło węzła Rzęśnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 142. Jest to drogowy odcinek lotniskowy Kliniska. Sama nawierzchnia jest tutaj bardzo dobra i równa, natomiast z dolu w mojej opinii nie dałoby się skorzystać od razu, ponieważ wjazd na stojanki jest zablokowany przez ustawione tutaj bariery. Dodatkowo na stojankach panuje bałagan. Ciekawostką jest to, że ostatnie ćwiczenia na drogowym odcinku lotniskowym w Polsce odbywały się właśnie tutaj. Inny drogowy odcinek lotniskowy, który odwiedzam bardzo często, to Dol Września w ciągu autostrady A2. Tutaj podobnie jak na Dol Kliniska, nawierzchnia jest bardzo równa, ale również wjazd na stojanki jest zablokowany. Dodatkowo jest to autostrada, gdzie średniodobowy ruch wynosi pomiędzy 25 a 30 tysięcy pojazdów na dobę. Trudno sobie wyobrazić, że nagle ten ruch musiałby zjechać z A2 i jechać drogą krajową nr 92 przez Wrześnię, która nie posiada obwodnicy dla DK92. Dodatkowo przystosowanie tego miejsca do lądowania wiązałoby się z likwidacją ponad 3 km barier stalowych, które są zamontowane w pasie dzielącym. Tutaj również odbywały się ćwiczenia wojskowe, a miało to miejsce w 1990 roku. Najnowszy tego typu obiekt znajduje się na autostradzie A4 pomiędzy węzłami drogowymi Tarnów Północ a Dębica Zachód. Tutaj właściwie identyczna sytuacja jak na A2 koło Wrześni. W tym miejscu po A4 porusza się dziennie około 25 tysięcy pojazdów. W środku znajdują się bariery betonowe. Oczywiście miejsce takie, skoro zostało wybudowane,
Można wykorzystać do celów wojskowych, ale uważam, że logistycznie byłoby to trudne zadanie z uwagi na ruch z autostrady, który gdzieś musiałby się przenieść. Pozostałe drogowe odcinki lotniskowe znajduje się w różnym stanie w różnych częściach kraju. Często nawierzchnia jest kolejnowana lub popękana. W miejscach stojanek albo są parkingi, albo miejsca takie są zablokowane przez bariery. Często na drogowych odcinkach lotniskowych urządzane są nielegalne wyścigi. Nie jest tajemnicą, że miejsca takie jak magnes przyciągają posiadaczy szybkich samochodów oraz motocykli, ponieważ wydają się idealnym miejscem do szybkiej jazdy. Niestety, ale często kierowcy zapominają, że jest to droga publiczna i nie służy do wyścigów. Część druga. Przedstawiam Wam relację z drogowego odcinka lotniskowego koło Wielbarka w ciągu drogi wojewódzkiej 604. Pokaz dla mediów odbył się 29 września i trwał przez cały dzień. Trzeba było przyjechać tutaj na 10. Sam pokaz rozpoczął się około 12, a zakończył o 16 godzinie. Podczas pokazów można było zobaczyć samoloty myśliwskie F-16, transportowiec C-130 Herkules, Alenia Air Maci M-346 Bielik oraz Migi. Było mnóstwo pasjonatów lotnictwa z całej Polski. Impreza zorganizowana pozytywnie, ale jeśli będą robione takie pokazy, to na przyszłość prośba do organizatorów, żeby nie umieszczać ludzi robiących zdjęcia i filmy pod słońce, bo nie wyszedł z tego zbyt dobry materiał. Poza tym przydałaby się jakaś górka albo podest, bo nawzajem każdy sobie zasłaniał. Poza tym ok. W tym momencie przestaję już mówić i zapraszam na film z tego wydarzenia. W filmie przedstawiam po kolei sceny, jakie zarejestrowałem. Pozdrawiam, Radek.
mnie do pana. A, tu ja przyszedłem. O, przepraszam, co mówię? Co mówię?